Ostróda na kilka dni stała się miastem celebrytów. Pierwsza Olimpiada Gwiazd, w której udział wzięli aktorzy, muzycy czy byli sportowcy, a także inni przedstawiciele życia artystycznego. Właśnie, obrodziłem się jak w podstawówce. Miała na celu promocję regionu Warmii i Mazur, a przede wszystkim propagowanie aktywności fizycznej. Idea Olimpiady Gwiazd narodziła się w zeszłym roku podczas pobytu naszego w Ostródzie, podczas meczu, który organizowaliśmy, meczu Gwiazd Polska-Ukraina. Przyglądając się temu miastu i widząc, jak fantastycznie można tu spędzać czas, aktywnie, sportowo, doszliśmy do wniosku, że jest to idealne miejsce, żeby przeprowadzić tutaj po raz pierwszy Olimpiadę Gwiazd. Bardzo dużo gwiazd po prostu ma tą świadomość, że sport i rekreacja ma ogromne znaczenie dla organizmu człowieka i w związku z tym w tej chwili bardzo czynnie uprawiają wiele dyscyplin. Zmagania celebrytów rozpoczęły się na kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Reprezentacja artystów zmierzyła się z drużyną samorządowców. Wśród gwiazd na boisku swoje umiejętności prezentował m.in. Marcin i Rafał Mroczek, Tomasz Simszajner, Andrzej Andrzejewski, Rafał Masarak, a także Łozo Liber czy Rafał Brzozowski. Tradycyjnie też celebrytów na boisku wspierali byli reprezentanci Polski w piłce nożnej, Tomasz Iwan, Piotr Świerczewski, a także Radosław Majdan. Prowadzenie w meczu objęli goście po trafieniu aktora Andrzeja Andrzejewskiego. Drużyna samorządowców kilkakrotnie próbowała doprowadzić do wyrównania, ale pokonanie Radosława Majdana udało się tylko byłemu zawodnikowi Sokoła, Wojciechowi Włochowi, który strzałem z dystansu zaskoczył golkipera gości. Bramkę dającą zwycięstwo na 2-1 reprezentacji artystów polskich zdobył Piotr Świerczewski, który przed meczem umawiał się jednak, że w tym spotkaniu nie będzie próbował strzelać w światło bramki. Umówiliśmy się, że ja i Tomek Iwan nie będziemy strzelać goli, ponieważ no jednak to my kiedyś byliśmy zawodowymi piłkarzami, dla nas jest troszeczkę łatwiej i chcieliśmy, żeby chłopaki aktorzy trochę postrzelali, ewentualnie artyści, którzy śpiewają na scenie, żeby mieli ten kontakt z piłką. No i tak żeśmy szukali Łozo przed bramką, że po prostu zgubiliśmy piłkę, zapomnieli o najważniejszym, o piłce. Ale to nic, no liczy się dobra zabawa, fajna atmosfera. Dobra, fajna, przyjemna, miła atmosfera na trybunach. Mecz zacięty, wyrównany. Muszę powiedzieć, że no dzisiaj szacunek dla samorządowców, bo my mieliśmy naprawdę niezły zespół. Trzeba przyznać, że w naszej drużynie grało trzech byłych reprezentantów Polski. Tomek Iwan, Piotr Świerczewski. Ja też miałem epizod z reprezentacją, w związku z czym mecz skończył się wynikiem 2-1, bardzo wyrównanym. No i na pewno ta bramka, którą my straciliśmy, a którą strzelił zawodnik drużyny samorządowców, to mogła być bramka, która by ozdobą była nawet kolejek z ekstraklasy naszej. Po zakończeniu spotkania odbył się koncert w ostródzkim amfiteatrze. Na scenie wystąpił Rafał Brzozowski z hitem Lata tak blisko, a także wokalistka Sylwia Grzeszcza, która wykonała swoje największe przeboje. Pierwsza Olimpiada Gwiazd to przede wszystkim sport i aktywność fizyczna. Uczestnicy walczyli o medale w tenisie ziemnym, stołowym czy wyczerpującym biegu na 10 km, którego zwycięzcą wśród gwiazd został aktor Przemysław Cypriański, znany z roli w serialu M jak Miłość. 10 km i dłuższy dystans, teraz się przygotowuję do maratonu, ale kontuzja z międzyzdrojów, czyli skręcony staw barkowy, spowodowało, że nie trenowałem i czułem to dzisiaj strasznie. Jest bardzo trudna trasa, jest ładna, fajna, biegnie się dużo przez las, jezioro, fajnie oddycha się, czyste powietrze, jest następny zawodnik, ale było ciężko. Najwięcej emocji wśród celebrytów wzbudziła rywalizacja na wyciągu do nart wodnych. Tu niestety nie wszystkim poszło tak dobrze. Jedni nie potrafili wystartować, a inni nawet jak już wystartowali, to nie potrafili utrzymać się na wodzie. Najlepiej poszło serialowemu komisarzowi Zawadzie i Rafałowi Mroczkowi. Bawiliśmy się świetnie, ale przy okazji też no te konkurencje sportowe, bo dzisiaj był dosyć poważny bieg na 9 km 300 metrów. Otwarty oczywiście dla ludzi, którzy mieli ochotę startować z nami. Udało mi się tam zająć chyba 11 miejsce. Wśród gwiazd byłem trzeci. Jak na dystans, który pokonywałem pierwszy raz, miałem nawet niezły czas. Więc mam nadzieję, że będzie teraz coraz lepiej i coraz lepiej. Na zakończenie pierwszej Olimpiady Gwiazd odbył się koncert. Po raz pierwszy w ostródzkim amfiteatrze wystąpiła Anna Teliczan. Druga część wieczoru nosiła nazwę Wróćmy nad jeziora. Na scenie mogliśmy zobaczyć Annę Guzik, Małgorzatę Pińkowską, Rafała Brzozowskiego czy Michała Milowicza.
Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek, w szkołach przez 2 miesiące wakacji trwały intensywne przygotowania do rozpoczęcia kolejnych 10 miesięcy nauki. Nauczyciele, gdy uczniowie korzystali z wakacyjnej przerwy, intensywnie opracowywali programy nauczania, tak aby lekcje w nowym roku szkolnym były interesujące dla każdego. Nauczyciele opracowali programy, dostosowując je do uczniów zdolnych, po to, żeby rozwijać ich wiedzę i umiejętności. Często zawierane są tam treści, różnego rodzaju atrakcyjne formy, te, na które nie ma czasu w ciągu roku szkolnego. Nie ma czasu, uczniowie być może te formy, które proponuje się na co dzień, te metody nie są na tyle atrakcyjne, a po zajęciach dla grupy wybranej program zostanie tak opracowany, tak dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów, że z całą pewnością stanie się atrakcyjny po prostu. Matematyka, fizyka, biologia czy chemia wielu uczniom sprawia problem, ale są też i tacy, którzy z tych przedmiotów zdobywają pierwsze miejsca w konkursach wojewódzkich. Aby poszerzać zainteresowania zdolnej młodzieży oraz zapewnić im różnorodność zajęć, już od września w niedzickich placówkach oświaty rusza specjalny program innowacyjny. W szkole od 1 września, od 3 ruszają innowacje pedagogiczne. Są to 4 innowacje. 2 innowacje ruszają w klasach pierwszych gimnazjum. To jest laboratorium chemiczne i język angielski. W drugim gimnazjum innowacja pedagogiczna z matematyki, powiązana również z informatyką i jedna innowacja w edukacji wczesnoszkolnej. Innowacje zostały zaakceptowane przez organ prowadzący oraz przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Od października rusza również unijny projekt dla klas gimnazjalnych. To zajęcia rozwijające z matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne, języka angielskiego, socjoterapia, doradztwo zawodowe. Większość roku szkolnego uczniowie niestety spędzają w szkolnych ławach. Dlatego innowacje pedagogiczne zakładają inny system zajęć, który pozwoli zdolnej młodzieży w ciekawy i atrakcyjny sposób zdobywać nową wiedzę i poszerzać horyzonty. To są przede wszystkim realizacja bardzo dużej ilości zajęć, ale w formach pozaszkolnych. Wycieczki, biwaki naukowe, spotkania międzyszkolne, bardzo dużo etiud teatralnych, które będą wytwarzane, współpraca z mediami, więc tych zajęć będzie całe mnóstwo. Oczywiście w dalszym ciągu cała propozycja zajęć dodatkowych sportowych. Niedzicki Zespół Obsługi Oświaty i Sportu przygotował również szereg zajęć zachęcających do aktywności fizycznej. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą korzystać z orlików, hali widowiskowo-sportowej, siłowni czy boiska trawiastego. Nowy rok szkolny będzie dobrym sprawdzianem dla nauczycieli, czy przygotowane przez nich programy zyskają uznanie w oczach uczniów. W ciągu kilku ostatnich lat w mediach ogólnopolskich wzrosła liczba programów, które propagują czy wręcz zachęcają do sprawdzenia swoich umiejętności tanecznych. Z myślą o mieszkańcach Działdowa, którzy chcieli nauczyć się nowocześnie poruszać na parkiecie, Miejski Dom Kultury przygotował warsztaty taneczne. W tym roku naprawdę szczęśliwa jestem, że naprawdę bardzo był fajny odbiór. Dużo dzieciaczków, dużo młodzieży, także widzę sens kontynuowania tych warsztatów. Na zajęcia taneczne z instruktorem Piotrem Iznachem, który tańczy od 12 lat, przychodziło kilka grup po 25 osób, które mogły poznawać dogłębnie tajniki tańca nowoczesnego, poczynając od prostej choreografii do skomplikowanych układów tanecznych. Bardzo chętna, to widać, na pewno to widać. Te młodsze dzieciaki widać, że słuchają, że ćwiczą. Te starsze też, tam są już takie niektóre perełki, które dużo potrafią, trzeba byłoby tylko je takie wyszlifować, ale są bardzo chętni i chcą, to widać na pewno. W obecnych czasach, gdzie większość młodych ludzi wolny czas spędza przed komputerem, taniec jest doskonałą okazją do poprawienia naszej sprawności ruchowej oraz koordynacji. Jest przede wszystkim doskonałą alternatywą dla wszelkiego rodzaju używek czy zagrożeń czekających na młodego człowieka. To jest również sposób na odstresowanie się. Także często dzieciaki, które nie mają co robić albo właśnie mają jakieś problemy w domach czy w szkole, przychodzą na zajęcia i tam mają taką chwilę, bo to zwykle są zajęcia godzinne, czasami półtora godziny. I to jest ta godzina, półtorej godziny, gdzie one mogą się wyłączyć, mogą skupić się na czymś totalnie innym. No ja ze swojego doświadczenia wiem, że do mnie przychodzą właśnie tacy ludzie, którzy nic nie robią jakby tanecznego, tylko przychodzą do mnie na tę jedną godzinę w ciągu tygodnia i to jest dla nich taka świętość.
Warsztaty taneczne oraz inne wakacyjne oferty Miejskiego Domu Kultury w Działdowie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dlatego mimo rozpoczynającego się roku szkolnego MDK nie zwalnia tempa i uruchamia kilka sekcji artystycznych. Od 11 września codziennie po południu zapraszamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe na nabory do sekcji teatralnych, tanecznych, muzycznych, wokalnych, plastycznych, na brydża, na orkiestrę dętą. Bliższe informacje można uzyskać na stronach internetowych Domu Kultury mdkdzialdowo.pl i na Facebooku oraz oczywiście na plakatach rozmieszczanych w szkołach i w gablocie w Domu Kultury. Od września każdy mieszkaniec Działdowa czy okolic w Miejskim Domu Kultury z pewnością znajdzie coś dla siebie. W jednej z działających sekcji będzie mógł rozwijać swoje artystyczne zainteresowania. Poprzednia edycja Nordic Miłomen Cup zakończyła się pomyślnie dla większości uczestników. Dla większości, ponieważ nie wszyscy dotarli do mety. 10-kilometrowy odcinek okazał się dość wyczerpujący dla amatorów spacerów z kijkami. Najbardziej wytrwali wygrali atrakcyjne nagrody. Nie inaczej będzie 16 września. Zapisy o 10, start o 11. Dla trzech pierwszych osób w kategorii pani i panów mamy przewidziane atrakcyjne nagrody. I tutaj przede wszystkim są to vouchery na pobyty w obiektach grupy hoteli Anders. I tutaj hotel Miłomłyn-Zdrój, hotel Zamek Ryn oraz bajkowy zakątek. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie hotelu Miłomłyn-Zdrój. Uczestnikiem może zostać każdy po wcześniejszym uiszczeniu 29-złotowej opłaty. W cenie jest numer startowy, pamiątkowy medal i wstęp na basen. Warunek jest jeszcze jeden – własne kijki. Kto jednak nie ma sportowego zacięcia, ale ma za to wolę kibicowania, organizator gorąco zaprasza. Atrakcją będzie piknik rodzinny. Całą imprezę poprowadzi znany w całej Ostródzie DJ Zbycho i tutaj przede wszystkim gry i zabawy ruchowe dla dzieci, malowanie twarzy, w tle głośna taneczna muzyka, wóz strażacki, będzie możliwość zrobienia zdjęć, wjechanie na drabinę. Podczas imprezy będzie rozpalone ognisko, będzie możliwość zakupienia kiełbasek i tak jak Nordic Walking, idziemy z kijami, tak tutaj zakończymy smażeniem kiełbasy na kiju. Nordic Walking cieszy się coraz większym powodzeniem. Pionierem tej dyscypliny w naszej okolicy jest hotel Miłomłyn-Zdrój. I tu, tuż po zawodach, całe rodziny będą miały okazję zaczerpnąć na temat chodzenia z kijkami odrobinę wiedzy pod okiem profesjonalnego instruktora. Przez wakacje w Ostródzie i okolicach odbywało się wiele różnych imprez. Tradycyjnie był Festiwal Muzyki Tanecznej, Ostróda Reggae Festival, Grand Slam w Starych Jabłonkach czy wiele innych przedsięwzięć. Na zakończenie wakacji odbyła się 12. edycja imprezy Ostróda Summer Hot Days. Ostróda Summer Hot Days robi rzeczy dziwne i inne przede wszystkim. Kiedyś był koncert na ścianie, największy moment na świecie, w tym roku Mistrzostwa Świata w kolarstwie wodnym, zawody Mistrzostw Polski w wakeboardzie oraz Olimpiada Gwiazd, także no co roku coś innego, także staram się przynajmniej ja urozmaicać tę imprezę tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie i żeby o tym było głośno. W samej Ostródzie głośno z pewnością było, a wszystko za sprawą trzecich mistrzostw Polski w wakeboardzie, w których udział wzięli najlepsi zawodnicy w Polsce. O tytuł mistrzowski rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych w dwóch konkurencjach, wakeboardzie i w desce bez wiązań. Ostróda jest świetnym miejscem i dlatego po raz trzeci już organizujemy tu Mistrzostwa Polski, które zebrały czołówkę polskiego wakeboardu z 7 klubów. Naprawdę poziom jest wyśmienity, dopisuje dzisiaj pogoda, no i mamy bardzo dużo widzów i generalnie wszystko układa się po naszej myśli. Miniony weekend, jak się okazało, były idealne warunki do rywalizacji najlepszych w Polsce. Najmniejszy podmuch wiatru i najmniejsza fala mogły zniszczyć cały przejazd, który bacznie obserwowali i oceniali sędziowie. Tak naprawdę wakeboard wymaga, im bardziej płaska woda, im mniej wiatru, tym lepiej. Wiadomo, że też liczy się temperatura wody i powietrza. Jeżeli jest wysoka temperatura, nie trzeba używać pianek, które krępują ruchy. Też triki, które wykonują zawodnicy, jeśli jest płaska woda, mogą je wykonać na o wiele wyższym poziomie i trudności i wysokości.
Medale rozdano w 8 kategoriach wiekowych. Najstarszy uczestnik trzecich Mistrzostw Polski miał ponad 40 lat i wcale nie odstawał od swoich młodszych konkurentów. Na terenie całego kraju funkcjonuje 7 klubów sportowych zrzeszających 150 zawodników posiadających licencję. Ta dyscyplina sportu jeszcze 4 lata temu w Polsce dopiero raczkowała. Na świecie jest już bardzo popularna. Podczas jej uprawiania pracuje wiele partii ciała. Wbrew pozorom, patrząc z boku, można wyobrazić sobie, że właściwie wyłącznie stoimy. Natomiast całe ciało ciągle pracuje, całe ciało jest napięte. Po kilku okrążeniach naprawdę czujesz zmęczenie całego ciała. Absolutnie bardzo kompleksowa dyscyplina sportu, ale naprawdę nie widać tego, jak się patrzy z boku. Dlatego wszystkich tych, którzy jeszcze nie spróbowali swoich sił na wyciągu do nart wodnych, zachęcamy do pierwszych prób. W Ostródzie po raz pierwszy swoich sił na wyciągu próbowała Zofia Nocet-Klepacka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Super zabawa, no drugi raz na wakeboardzie, wczoraj mój pierwszy raz, mam, no zajawkę mam i chyba zaczynam to trenować. W ramach Ostróda Summer Hot Days odbyły się Mistrzostwa Świata w kolarstwie wodnym. Prościej rzecz ujmując, chodzi o rywalizację na rowerach wodnych. Po raz kolejny były emocje, a przede wszystkim dużo śmiechu i moc nagród. Mocno, mocno idą i już niebawem będą blisko ostatniej bojki. W wyborach do parlamentu, jakie miały miejsce w 2011 roku, a dokładnie do Izby Wyższej, po raz pierwszy wprowadzono jednookręgowe mandaty wyborcze. Oznacza to, iż senator, który został wybrany w danym okręgu, personalnie odpowiada przed mieszkańcami za czyny, jakich dokonał w Senacie. Postanowiliśmy więc zapytać mieszkańców Działdowa, czy znają swojego senatora. Nie znam. Nie znam, bo w ogóle mnie oni nie interesują. Powiem panu, że nie znam, nie chodzę na wybory żadne typu. I nie będę chodziła. Bardzo mi przykro, bo po prostu nie chodzę i nie będę chodziła, po prostu. Szczerze mówiąc nie. Znałam poprzedniego, pana Willenberga, tutaj akurat nie. Nie wiem, ten Leśnik, jak on się nazywa? No proszę pana, znam tam różnych ziemi działdowskiej na przykład, ale to jest w Sejmie, pan Żelichowski. No to znam. Senator? A senator to z Działdowa nie jest chyba. Nie pochodzi z Działdowa, niestety. Tak, ale kto po... I wtedy się nie interesujemy za bardzo, kto jest. Ja to uważam, że Sejm jest ważny. I dla mnie to są posłowie najważniejsi. A już senatorami tak się nie interesuje. Nie znam. Nie interesuje się tym. Dziękuję. Za bardzo. I Wiński? Nie, nie wiem. No chyba nie. Nie słyszałem, o takim kandydacie jeszcze. W ogóle nic nie widać, nic nie słychać, żeby cokolwiek było robione. Nic. Kompletnie. Ja nie widzę przynajmniej tego, nie odczuwam przynajmniej osobiście, żeby ktoś gdzieś coś robił i pomógł komuś coś, czy... Absolutnie nic. Nawet, jeszcze może dodam, że nawet w zimę, jak chciałam wsiąść do autobusu, to przystanki były tak zawalone, że trzeba było naprawdę zdrowego człowieka, żeby przeskoczył. Więc dzwoniłam do pana burmistrza, niestety nie załatwił, złapałam straż miejską. Nie znam. Monika? Nie znam, naprawdę. Ja to myślałem jak już, bo ten ordynator ze szpitala, jak on się nazywa, taki starszy. On też kandydował, mi się wydaje, teraz też. Ze szpitala ordynat, tylko jak on... Nie wiem, polityk. To on, no to ja myślałem, że jak on, no. Nie ma... Jak oni robią takie numery, jak robią, tych złotych, no kto chce słuchać, no znaczy w ogóle, żeby... Tak, tak jest. To tylko raz... Są dobrzy przed, ale dobra. A jak przejdą, to już jest normalnie. Dobra, ale inaczej, za dwa lata dasz mi chyba głos. Ja do powiatu startuję, bo i tak dostartę, mam swój komitet. Ale słuchaj, musisz mi obiecać stanowisko, to się poprę. Ale ile może tych stanowisk? Chyba, że tak jak tym złotem będzie, pączkowanie, nie? Pod firmę, no, następna firma. Bo ja już mi się znudziło to. A. I w tej telewizji bym miał od samej góry. Aha. Tylko rodzili się, pakują jeden do drugiego, wciąga i interes idzie.
A teraz takie czasy nadeszły, no, że nawet nie zaskończono pracę, dostają premię i tam. A co, to tak się dodatki, no. A to tak się należy. To są z waszych pieniędzy. To tak jak mówiłeś, trzymaj mur, no. I iść po, a drugi niech idzie po pieniądze. No, nie? No i tak jest. Oddział dowie jest mało pokazywany w kablowej. Ostruda bez przerwy leci, a tutaj co, pieniędzy zabrakło. No. Ani imprez, zrobią jedną imprezę na rok czasu i działdowiacy się mają cieszyć. I pięć minut psztykną w górę on, po wszystkim. A co on no nic, co, no dosłownie nic. Człowiek, co on sobie wyobraża? Wioska się zrobiła. Co on sobie wyobraża? Taki mały pegier. W wyborach do Senatu, jakie miały miejsce w 2011 roku, w okręgu numer 85, do którego należy Działdowo, startowało pięciu kandydatów. Najwięcej głosów zdobył Stanisław Gorczyca, który uzyskał ponad 33 tysiące głosów. Starostwo powiatowe w Ostródzie działa już w nowej siedzibie przy ulicy Jana III Sobieskiego 5. Na remont tego zabytkowego budynku oraz jego przystosowanie do potrzeb nowoczesnej instytucji wydano ponad 10 milionów złotych. Teraz z myślą o poprawie funkcjonowania Wydziału Geodezji i Kartografii pozyskano pieniądze z Unii Europejskiej. Sięgnęliśmy po pieniądze zewnętrzne o ponad 7 milionów złotych, gdzie cały projekt to jest ponad około 8,5 miliona złotych. Projekt cyfryzacji wszystkich zasobów, które wchodzą w skład powiatu ostródzkiego, czyli zasobów związanych z Wydziałem Geodezyjnym. W ramach projektu zostaną wykonane cyfrowe mapy całego obszaru powiatu ostródzkiego oraz wyposażony Wydział Starostwa Powiatowego w nowoczesną infrastrukturę informatyczną. Mieszkańcy powiatu ostródzkiego będą mogli korzystać z naszych usług poprzez internet. Wszystkie te mapy geodezyjne, wszystkie zasoby kartograficzne geodezji będą przez okres od 2012 do 2014 roku wprowadzane w sposób elektroniczny. To ułatwi dostępność dla mieszkańców. To jest tak zwana e-usługa. W związku z powyższym to jest rzeczywiście nowa jakość dla naszego samorządu, naszego powiatu. Po przeprowadzonym projekcie w województwie warmińsko-mazurskim będziemy drugim powiatem, który będzie mógł się pochwalić cyfrowymi zasobami geodezyjnymi. Przez najbliższe dwa lata przed pracownikami tego wydziału sporo pracy i nabycia nowych umiejętności. Dlatego ponad 20 pracowników starostwa powiatowego będzie musiało przejść odpowiednie szkolenie. Na pewno odbędą się nie tylko szkolenia, ale przekazywanie, jak to się robi. Musi to być bardzo fachowo, ponieważ to są bardzo precyzyjne rzeczy. Precyzyjne, no, kartografia, mapki, no, to wszystko się znajdzie w tym zadaniu, które będziemy musieli wykonać do 2014 roku i na pewno to zrobimy. Cyfrowe zasoby Wydziału Geodezji oraz działająca obecnie elektroniczna księga wieczysta znacząco ułatwi wszystkim mieszkańcom powiatu ostródzkiego dokonywanie zmian czy wglądu w nieruchomości. Po blisko dwóch miesiącach przerwy radni Rady Miasta i Gminy Lidzica zebrali się, aby debatować na 23 sesji nad 11-punktowym porządkiem obrad. W trakcie debaty wysłuchano sprawozdania z realizacji projektów i programów, jakie w 2011 roku oraz w pierwszym półroczu tego roku realizowane były z udziałem środków zewnętrznych. Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Usług Gospodarki Komunalnej za 2011 rok spotkało się z obawą jednego z radnych o przyszłość miejskiej spółki w następnym roku. Ja nie widzę w tych kierunkach, bynajmniej w punkcie ani B, ani C, żadnych rozwiązań, które zapełniłyby lukę ewentualnie, jak nasza spółka nie wygra i nie będzie pełniła tej funkcji oczyszczania miasta. Co nam wypada? 37% z udziału ze sprzedaży, z przychodu. Wyjaśnień radnemu udzielał prezes spółki oraz poinformowano go, że dalsze informacje zostaną mu udzielone na komisjach. W trakcie głosowań radni podejmowali decyzję aż 20 razy, w tym przyjęli uchwałę, która znacząco wpłynie w następnej kadencji na funkcjonowanie samej rady. Dokonuje się nowego podziału gminy Nidzica na okręgi wyborcze. Również dokładnie omawiane na komisjach wyborczych. Na komisjach
Oznacza to, że gmina Nidzica zostanie podzielona na 21 okręgów, z tego miasto otrzyma ich 14, a pozostałe przepadną na teren gminy. Z każdego okręgu w kolejnych wyborach samorządowych zostanie wyłoniony jeden zwycięski kandydat, który osobiście będzie odpowiadał przed wyborcami za to, co przez całą kadencję dla nich zrobił. Nowa ordynacja znacząco wpłynie na kształt przyszłej rady oraz decyzje podejmowane przez przyszłych radnych. To z pewnością nie był nudny weekend w Ostródzie. Oprócz Olimpiady Gwiazd i kolejnej edycji imprezy Ostróda Summer Hot Days przez dwa dni odbywały się już po raz 18 obchody Solidarności w Ostródzie. Idea dwudniowego spotkania jest niezmienna od wielu lat. Chcemy po prostu, żebyśmy nie zapomnieli, że to 32 lata temu wielki ruch spowodował, że moglibyśmy wyjść z zakładów pracy, że możemy się bawić, że możemy mieć wolność i też gospodarczą, gdzie wielu sponsorów od lat nam w tym pomaga. Poza tym, o tym mówi ciągle Marek Skaskiewicz, szef Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Alfa, że oni w końcu wyszli z domu wspólnie razem z nami, od 12 lat się bawią, nie tylko tu na tym stadionie, ale również rywalizują w zawodach wędkarskich nad Jeziorem Dwęckim. Tak, to już po raz 18 zaprosiliśmy naszych przyjaciół z różnych miast, między innymi z Łowicza, z Białegostoku, z Warszawy, z Kruszwicy. Tradycyjnie w sobotę zawsze bawimy się na świeżym powietrzu, żeby pracownicy mogli trochę sobie odpocząć i całe szczęście rano jeszcze było tak zachmurzone, teraz słoneczko nam świeci. Graliśmy w siatkówkę, kobiety, mężczyźni, graliśmy w piłkę nożną, był bieg w nartach, w lato był strzał piłką do bramki, rzut lotką. Również osoby niepełnosprawne na wózkach rywalizują, mają swój slalom. Mamy też już po raz 13 trójbój rodzinny, gdzie trzyosobowe rodziny rywalizują w rzucie lotką, rzutem woreczkami do wiaderka i strzał piłką do bramki. 26 sierpnia w kościele Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny podczas mszy świętej zostały wprowadzone i poświęcone relikwie papieża Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki. Dziewiątego sierpnia radni miasta Ostróda ponownie spotkali się w Urzędzie Miasta na sesji zwołanej na wniosek burmistrza Marka Bojarskiego, który tak naprawdę się na niej nie pojawił, ponieważ został wezwany przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa. Głównym tematem siedmiopunktowej sesji była ponownie sprawa ostródzkiego dworca. Tym razem radni głosowali nad wyrażeniem zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego. Przejęcie byłoby na podstawie artykułu 18d i 18d, który mówi o przejęciu za zaległości pod podatku od nieruchomości. Natomiast w przypadku, gdyby mamy zastrzeżenie w paragrafie drugim naszej uchwały, że w przypadku, gdyby tych zaległości na dzień przekazania była niewystarczająca ilość, a wartość na dzień dzisiejszy wyceniona przez rzeczoznawców biegłych wynosi około 1 700 000 złotych, wartość całej nieruchomości. Gdyby tych zaległości podatkowych nie wystarczyło na dzień przekazania nieruchomości, byłoby ich za mało, wtedy przejmujemy z artykułu 39 ustęp 3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji i byłoby to przejęcie tej części nieruchomości nieodpłatnie. Podczas dyskusji, jaka miała miejsce w punkcie Wolne Wnioski, część radnych zaczęła zarzucać innym radnym, że prowadzą kampanię wyborczą. Głos w tej sprawie zabrał sekretarz miasta Cezary Wawrzyński. Ustawa zabrania prowadzenia kampanii wyborczej nie w trakcie sesji, a na terenie urzędu. Czyli pan radny ma rację, ale nie do końca. Gdybyśmy sesję zwołali, a możemy, poza budynkiem tym, czyli poza urzędem, wtedy rzeczywiście nie ma lepszego miejsca jak Rubinie. Prowadzenie kampanii również w czasie obrad sesji, ale ustawa mówi o urzędzie. Telewizja Ostróda w związku ze zbliżającymi się przedterminowymi wyborami na burmistrza miasta Ostróda na czas trwania kampanii wyborczej zawiesza retransmisję obrad Rady Miasta w Ostródzie. Jednocześnie informuje, że obecnie zarejestrowanych jest 6 komitetów wyborczych, które mają czas do 19 września na oficjalne zgłoszenie swoich kandydatów.
Już w najbliższy wtorek w hali Ostruckiego Centrum Sportu i Rekreacji odbędzie się mecz tenisa stołowego w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy Polska-Włochy. Początek spotkania o godzinie 17.30 przy ulicy Kościuszki 22. Dla miłośników tenisa stołowego mamy dobrą wiadomość. Do zdobycia są 3 zaproszenia na to spotkanie. Wystarczy w poniedziałek zadzwonić pod numer telefonu 89 615 80 33. Trzy pierwsze osoby otrzymają bezpłatne wejściówki.